Witam Was serdecznie w kolejnej części kursu do poziomu rozszerzonego, w której będziemy kontynuowali nasze wprowadzenie do trygonometrii. Już w podstawowej części kursu nauczyliśmy się wykorzystywać definicję funkcji trygonometrycznych, zarówno w trójkącie prostokątnym, jak i w układzie współrzędnych, i obliczaliśmy proste sinusy, kosinusy i tangensy kątów od 0 do 180 stopni. Na poziomie rozszerzonym musimy umieć dodatkowo obliczać wartości w tych funkcji trygonometrycznych dla większych kątów. Dla dowolnego kąta, zarówno ujemnego, jak i dodatniego, większego od 180 stopni, wyrażony w stopniach lub radianach, tak jak nam tutaj piszą w tej wytycznej, przez sprowadzenie do przypadku kąta ostrego. Czyli jeżeli musimy obliczyć sinus jakiegoś dużego kąta, to musimy najpierw umieć zamienić go sobie na sinus kąta mniejszego z przedziału od 0 do 360 stopni. No I potem, korzystając ze wzorów redukcyjnych albo z wykresu sinusa, sprowadzić taki kąt do kąta z przedziału 0,90 stopni. No i wtedy z tabelki odczytamy dokładną wartość takiego sinusa. Jak sobie z tym radzić? Żeby umieć sprowadzać takie duże kąty wartości funkcji trygonometrycznych dużych kątów do mniejszych kątów, najlepiej z przedziału dla sinusa 0,90 stopni, no to wykorzystujemy właśnie okresowość funkcji trygonometrycznej. W przypadku sinusa okres wynosi od 0 do 2pi i to oznacza, że ten fragment wykresu, który mamy na tym przedziale dla tych argumentów, potem powtarza się okresowo cyklicznie w plus i minus nieskończoność czyli jeżeli ktoś by nam kazał obliczyć wartość sinusa dla kąta powiedzmy 2pi plus jeszcze tutaj jakiś mały kącik alfa no to wiemy że ta wartość takiego sinusa jest równa tyle samo co po prostu sinus kąta alfa ponieważ ta wartość którą mamy tutaj jest również tutaj powtarza się co 2pi tak samo w przypadku cosinusa tutaj także mamy okres od 0 do 2pi ten fragment wykresu potem powtarza się w plus i minus nieskończoność. Jeżeli byłoby nam wygodniej, to oczywiście możemy patrzeć na inny przedział, ten bazowy, początkowy w przypadku cosinusa, na przykład od minus pi pół do 3 drugich pi. Tu widzimy, że wykres wygląda dokładnie tak jak wykres sinusa, tylko przesunięty w lewo o wektor minus pi pół. To jak nam wygodniej, w każdym razie okres cosinusa także jest równy 2 pi czyli kąt alfa plus 2 pi cosinus takiego kąta jest równy po prostu kosinusowi kąta alfa. Te wzory zresztą mamy napisane tutaj. Dla tangensa mamy okres 180 stopni, czyli po prostu pi. Na przedziale od minus pi pół do pi pół mamy w zasadzie cały wykres tangensa, który potem cyklicznie powtarza się w plus i minus nieskończoność. Także tu mamy przedział długości pi, inaczej mówiąc w stopniach 180 stopni, czyli taki mamy okres tangensa. Najlepiej zawsze spatrzeć tutaj na ten przedział od minus pi pół do pi pół. mamy pełny wykres tangensa i gdyby ktoś na przykład nam kazał obliczyć tangens kąta pi plus alfa, no to dla nas to po prostu będzie to samo co tangens 0 plus alfa. Dokładnie ta sama wartość będzie przyjmowana dla tych dwóch kątów, no i w ten sposób możemy sobie sprowadzać tangensy takich dużych kątów do mniejszych kątów. Spróbujmy to przećwiczyć na konkretnych przykładach. Obliczmy na początku wartości takich wyrażeń. Sinus 700, 750 stopni plus cosinus 3645 stopni, musimy sobie zamienić te duże kąty na mniejsze kąty, korzystając z okresowości sinusa i cosinusa. Możemy napisać, że nasz sinus to będzie sinus kąta. 750 stopni to jest inaczej 2 razy 360 stopni. To jest 600 plus 120, czyli 720, do 750 brakuje jeszcze 30 stopni, czyli widzimy, że mamy taką sytuację, że ktoś nam, nam dał kąt 30 stopni i jeszcze dwa razy skoczył o 2 pi do przodu. Sinus takiego kąta będzie równy po prostu sinusowi 30 stopni. To wynika z okresowości sinusa. No i tak samo dla kosinusa. Możemy napisać, że mamy tutaj kosinus kąta. I tutaj możemy napisać tak, 10 razy 360 stopni, to już będzie 3600 i brakuje 45 stopni. Czyli tutaj mamy tak naprawdę kosinus 45 stopni, przesunęliśmy się 10 razy o okres kosinusa, czyli o 2pi. Czyli napiszemy, że to jest sinus 30 stopni, czyli 1 druga. Plus cosinus 45 stopni, czyli pierwiastek z 2 na 2, czyli to się równa 1 plus pierwiastek z 2 na 2. Bardzo prosta sprawa: znając okresowość funkcji trygonometrycznych, wykresy funkcji trygonometrycznych, bardzo łatwo potrafimy sobie radzić z wartościami funkcji trygonometrycznych takich dużych kątów. Teraz tak samo w przypadku tangensa. 780 stopni będzie bardzo podobne tutaj do 750, to będzie 2 razy 360 plus 60 stopni, czyli możemy od razu zamienić sobie ten tangę z 780 stopni. Może napiszę jeszcze na marginesie tak, że 780 stopni to się równa 2 razy 360 stopni plus jeszcze 60 stopni i jak wiemy dobrze okres tangensa to jest 180 a nie 360 stopni ale 360 to jest podwojony okres czyli jeżeli przesuwamy się na wykresie zamiast o pi to o 2 pi to znowu nasze kąty się pokrywają ponieważ 2 pi to wielokrotność okresu tangensa czyli pi Jakbyśmy skakali o 3 pi, to też byłoby dobrze o 4 pi tak samo, zawsze te kąty nam się będą pokrywały w przypadku tangensa. Gdybyśmy chcieli dokładnie tutaj zawrzeć okres naszego tangensa czyli 180 stopni, to zamiast 2 razy 360 moglibyśmy napisać 4 razy 180 stopni, wyjdzie dokładnie na to samo, a już widać, że tutaj przesuwamy się na osi x'ów dokładnie o 4 okresy tangensa względem kąta 60 stopni. Czyli możemy sobie napisać, że tu mamy tangens kwadrat kąta 60 stopni plus jeden jeszcze pod pierwiastkiem minus. A co będzie z kątem minus 120 stopni? No, żeby sobie poradzić z takim kątem, to najłatwiej chyba będzie po prostu przesunąć się o okres tangensa. Zamiast liczyć tangens minus 120 stopni, to policzymy tangens minus 120 stopni plus 180 stopni. Czyli przesuwamy się o jeden okres tangensa. Minus 120 stopni jest gdzieś w tym miejscu, bo tu mamy minus 90, czyli tu będzie... Minus 90, minus 30, gdzieś tutaj możemy napisać minus 120 stopni, i jeżeli dodamy do tego 180 stopni, to gdzie trafimy? Trafimy mniej więcej gdzieś tutaj. Wtedy byliśmy 30 stopni przed minus pi-pół, dodaliśmy 180 stopni, czyli trafiliśmy 30 stopni przed pi-pół, czyli tu będzie 60 stopni, no bo 90 minus 30 to 60. Dokładnie to, co otrzymujemy z naszego wzoru redukcyjnego, z wzoru na okresowość Tangensa. Po prostu do minus 120 stopni dodajemy jeden okres 180, otrzymujemy 60. Na wykresie widać, że tutaj otrzymujemy dokładnie taką samą wartość w tych przypadkach, ponieważ przesunęliśmy się o okres Tangensa. To jest bardzo ważne, żeby dobrze znać wykresy funkcji trygonometrycznych, bo z nich od razu odczytujemy takie zależności. Wszystkie wzory redukcyjne, te wzory związane z okresowością bardzo ładnie widać na wykresach, także ważne jest, aby mieć dobrze opanowane te wykresy, bardzo dobrze je znać. Czyli tu możemy sobie napisać minus tangens i zamiast minus 120 stopni to po prostu tangens. 60 stopni. O, wyszły nam dwa tangensy 60 stopni. Tutaj mamy tangens 60 stopni do kwadratu. Tangens 60 stopni to jest pierwiastek z trzech. Też warto tutaj zapamiętać. Oczywiście w tablicach maturalnych mamy podane wartości tych funkcji trygonometrycznych 30, 45, 60 stopni. Ale z wykresu też możemy sobie łatwo przypomnieć te wartości, jeżeli coś nam się kojarzy, że tangens. Jakiegoś kąta to był pierwiastek z 3, innego kąta 30 stopni to był pierwiastek z 3 przez 3, to gdyby nam, gdybyśmy mieli wątpliwości, dla którego kąta, która wartość jest przyjmowana, no to z wykresu widać, że dla 60 stopni jest przyjmowana wartość większa, czyli tu musi być pierwiastek z 3, dla 30 stopni jest przyjmowana wartość mniejsza, czyli to musi być pierwiastek z 3 przez 3. No, a dla 45 stopni jest przyjmowana wartość 1. Wszystko nam się tutaj pokrywa z naszym wykresem. Z niego możemy sobie łatwo przypominać wartości naszych funkcji trygonometrycznych. No a w tym zadaniu będziemy mieli pierwiastek z 3 do kwadratu. To jest po prostu 3 plus 1 minus pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 4 to 2 minus pierwiastek z 3. Tyle wynosi wartość tego wyrażenia. Spróbujmy teraz przećwiczyć naszą umiejętność na kolejnych przykładach. Tutaj mamy wzory redukcyjne i przykład trzeci, następujący ułamek do obliczenia w liczniku suma sinusów. Moglibyśmy tutaj zastosować oczywiście wzory na sumę sinusów. Z tego wzoru bardzo szybko by nam wyszło, że w liczniku mamy 0, ale również możemy to dobrze odczytać z wykresu sinusa. 160 stopni to z 20 stopni mniej od 180, czyli pi minus 20 stopni tu będzie gdzieś 160 stopni, mamy jakąś wartość i też o 20 stopni przesuwamy się w tą stronę, aby wyznaczyć sinus 200 stopni. Tu mamy 200 stopni, no i mamy przyjmowaną taką wartość. Z symetrii lokalnej funkcji trygonometrycznej sinus widzimy, że tu mamy jakąś wartość, a tu mamy minus tę wartość. Czyli suma dwóch takich sinusów plus jakaś wartość minus ta sama wartość to będzie po prostu 0. Bez względu na to, co tutaj mamy w mianowniku, już nie musimy tego liczyć, zresztą tu mamy brzydkie kąty. Nic sensownego by nam z tego nie wyszło. Oczywiście moglibyśmy obliczyć przybliżoną wartość tego wyrażenia trygonometrycznego, no ale w tym przypadku to nie ma znaczenia, ponieważ 0 podzielić przez cokolwiek to nadal będzie 0. Widać, że tu mamy na pewno liczbę różną od 0, czyli nie będzie wyrażenia nieoznaczonego 0 przez liczba różna od 0, to się równa 0. Spójrzmy jeszcze na ostatni, czwarty przykład. Sinus minus 5 szóstych pi. Tutaj mamy już kąt wyrażony w radianach, nie w stopniach, no ale w poprzedniej części kursu uczyliśmy się zamieniać stopnie na radiany, radiany na stopnie? Także powinno być nam wszystko jedno, czy podają nam kąt w stopniach, czy w radianach. Zawsze możemy sobie zamienić na tą drugą wersję, jeżeli byłoby nam wygodniej. No i jak sobie poradzić z takim sinusem, takiego kąta ujemnego? Moglibyśmy oczywiście skorzystać ze wzorów redukcyjnych albo możemy się sposiłkować naszym wykresem sinusa. Minus 5 szóstych pi. Gdzie to jest? To jest o pi szóstych więcej niż minus pi, czyli tutaj będziemy mieli gdzieś minus 5 szóstych pi. No i szukamy tej wartości. Ile to jest? Widzimy, że ta sama wartość jest przyjmowana w tym miejscu. Jaki tutaj mamy kącik, ile tu wynosi argument x? Skoro tu było o pi szóstych przesunięte względem minus pi, to tu jest o pi szóstych przesunięte względem 0, czyli mamy po prostu minus pi 6. I tak samo taką samą wartość, tylko dodatnią mamy w tym miejscu dla pi 6 Czyli ponieważ tu nam się zmienia znak. Tu mieliśmy wartość ujemną, tu mamy wartość dodatnią. To możemy napisać, że taki sinus jest równy minus sinusowi kąta pi 6. No, my wiemy, że sinus pi 6 to jest 1, druga, czyli tutaj będziemy mieli minus jedną drugą. Oczywiście taką zamianę mogliśmy też wykonać. Wzorami redukcyjnymi, ale myślę, że znając wykres sinusa, łatwo jest to robić w ten sposób. Tutaj bardzo szybko możemy zauważyć takie zależności, że ta wartość jest w tym miejscu, tutaj jest minus ta wartość, te wartości się pokrywają. Znając dodatkowo wartości funkcji trygonometrycznych tych charakterystycznych, szczególnych kątów pi szóstych, pi czwartych, pi trzecich. Sinus 30 stopni, że to jest 1 2, 45 pierwiastek z 2 na 2, a 60 stopni pierwiastek z 3 na 2. Bardzo dużo tutaj informacji mamy wtedy o tym sinusie i szybko możemy znajdować wartości kątów, niekoniecznie z tej pierwszej ćwiartki układów współrzędnych, właśnie wykorzystując własności wykresu. Tak samo, żeby odczytać wartość. Kosinusa 120 stopni, to także możemy posłużyć się albo wzorami redukcyjnymi, albo możemy się posłużyć wykresem kosinusa. Gdybym chciał tutaj na szybko narysować wykres kosinusa, przynajmniej ten fragment, który mnie interesuje, do 120 stopni, czyli mamy wartość 1, mamy wartość minus 1, w zerze kosinus przyjmuje wartość 1, potem mamy w pi. Pół, czyli dla 90 stopni wartość 0. Jedna druga jest przyjmowana tutaj o 30 stopni wcześniej, czyli dla pi trzecich mamy jedną drugą. O, tak wygląda wykres kosinusa. No i dalej idzie w tą stronę. Minus 1 przyjmuje dla pi, gdzieś tu sobie zaznaczymy. No i teraz musimy zaznaczyć nasz kąt 120 stopni. Tu mamy już cały przedział od 0 do 180 stopni, czyli nasz kąt 120 stopni jest w tym miejscu. To jest o 30 stopni więcej niż 90 stopni. Tutaj mamy o 30 stopni mniej pi trzecich, to jest oczywiście 60 stopni. No a tutaj pi pół, jeszcze raz przypomnę, to jest 90 stopni. Czyli skoro tu mamy odległość 30 stopni, tu mamy odległość 30 stopni, no to te wartości... Tutaj i tutaj są identyczne co do wartości bezwzględnej. Tu mamy minus tą wartość, co tu mamy plus tą wartość. Wiemy, że dla 60 stopni cosinus jest równy 1 2 czyli dla 120 stopni musi być równy minus 1 2 czyli możemy sobie podstawić pod cosinus 120 stopni minus 1 drugą, minus 1 druga, no a sinus. 30 stopni to także jest 1 druga, czyli mamy minus 1 druga razy minus 1 druga, w tym przypadku wynik wychodzi równy 1 czwarta. Te umiejętności, które tu sobie omówiliśmy, czyli korzystanie z okresowości funkcji trygonometrycznych, odczytywanie wartości takich kątów. Większych od 90 stopni w przypadku sinusa i cosinusa i sprowadzanie ich do kątów w przedziale 0,90 stopni przydaje się podczas rozwiązywania równań i nierówności trygonometrycznych w wielu zadaniach z trygonometrii zawsze można posiłkować się wykresem, odczytywać z nich bardzo dużo informacji o funkcjach trygonometrycznych. Także gorąco Wam polecam dobre zapoznanie się z tymi wykresami, nauczenie się ich szybko i sprawnie rysować, zapamiętanie tych wartości, kątów szczególnych to się bardzo przydaje. Nie trzeba tracić czasu na szukanie wartości w tabelce. W tablicach maturalnych. Na maturze czas jest cenny, czyli warto się tego nauczyć. Dzięki temu sprawniej i szybko będziecie rozwiązywali zadania z trigonometrii. W tym nagraniu wideo dziękuję Wam bardzo za uwagę. Życzę owocnej nauki i pozdrawiam serdecznie.